Ja wczoraj rozmawiałem o tym w, na Podlasiu, bo byłem nie tylko w Białym Stoku, gdzie dołączyli do nas wspaniali radni z Białego Stoku, z Łomży ale też byłem w Czeremsze na zebraniu wiejskim. W, tam w Czeremsze wsi w, jest plan inwestycji, wielkiej inwestycji w kurników przemysłowych, która tak naprawdę zniszczy kompletnie środowisko naturalne. Tam są piękne, takie białe bagna, tam jest ostoja zwierzyny, tam są ule. Byłem wczoraj w gospodarstwie ekologicznym, pszczelarskim. Tam jest jedna droga przez wieś, którą te kurczaki trzeba będzie wywozić do rzeźni, a później z powrotem przywozić. Cykl produkcyjny w przemysłowym chowie trwa 30 parę dni, więc co 32 dni przywozi się pisklaki, za 32 dni wywozi brojlery, brojlery do rzeźni, a później się wietrzy kurniki, a później przy, przy dziesiątkach, setkach tysięcy ptaków i przy upadkach tak zwanych, czyli przy śmierci tysięcy ptaków w każdym cyklu produkcyjnym, to generuje nieprawdopodobne obciążenie dla środowiska. No i tam jest taka sytuacja, że radni nie zdążyli uchwalić planu zagospodarowania przestrzennego, teraz już go będą uchwalać, jest wójt, który gra z inwestorem w, i, nie, i nie, nie, nie słucha lokalnej ludności, Ludności. Wczoraj ta lokalna ludność oburzona po prostu przyszła. Oni mają negatywną, znaczy mają mnóstwo uwag zgłoszonych ze strony Sanepidu, znaczy ten inwestor i wójt, w Erdosiu, w wód polskich, wszystkich możliwych instytucji, którzy powytykali im błędy, a wójt brnie w zaparte. Tu nie chodzi o to, że, że, że ktoś chce stawiać kurniki przemysłowe. To jest legalne w Polsce. Tu nie chodzi o to, że, że, że my teraz będziemy walczyli z kimś, żeby nie stawiał kurników przemysłowych. To nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że niech on je sobie stawia, jeżeli prawo mu na to pozwala, w miejscu, w którym to nie jest uciążliwe dla ludności. Jeżeli to jest uciążliwe dla ludności i jest konflikt ludności, nie tylko wartości ich domów, ale i wód powierzchniowych, bo jeżeli oni tam to postawią, to pewnie wszystkie studnie w, w Czeremsze Wsi wyschną, bo to będzie olbrzymi pobór wody do takiej instalacji. Tam jest rzeka Nurczyk zaraz, która prawdopodobnie zostanie w, zainfekowana wszystkim, co się da. W, to, to, to są potworne obciążenia. Są w Polsce tereny, gdzie można to postawić bez konfliktu z, z lokalną ludnością, i takie tereny powinny być preferowane dla tego rodzaju inwestycji. Ci, ci przemysłowi hodowcy, oni zarobią swoją kasę. W, I wyjadą. A ci ludzie z tą ziemią zostaną na pokolenia. Na pokolenia zostaną z, tym, z tą wodą z, z zatrutą, z tym smrodem, który, który będzie cały czas wiercił im w nozdrzach, z tym, z tym zepsutym krajobrazem, z tą zwierzyną, która już nie będzie do nich w, się garnąć i już zmieni swoje szlaki migracyjne albo zginie. My wysyłamy pisma teraz, nasze posłanki wysyłają do Wójta, żeby też wiedział, że, że ci mieszkańcy nie są sami, że będziemy wspierać Stowarzyszenie Zielona Czeremcha w walce nie z kimś, powtarzam, tylko o coś. O coś, co jest dla nich fundamentalnie ważne, a ci ludzie czują się po prostu bezbronni.